Kulturalna L z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, edycja 44. Naszym gościem jest Marta Żmuda-Trzebiatowska, no bo wszyscy tu w Gdyni mówią o filmie Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego. My tutaj, czekając na panią, też rozmawialiśmy o tym filmie bardzo gorąco. Okej, fajnie. Dużo słyszę głosów, że film się podoba albo nie, no ale Żmuda sensacyjna. Cieszy mnie to, że ten film w ogóle budzi takie emocje skrajne. To jest zawsze najlepsze, uważam, że nie ma letnich opinii, że jest o czym dyskutować i rozmawiać, więc jeśli wasza dyskusja była żywa i gorąca, to świetnie, bo po to się robi w ogóle kino, żebyśmy mieli o czym dyskutować, tak mi się wydaje. Ale pani dotychczas nie grała w takich filmach, które dzieliły widownię. Szkoda, super. Bo takie filmy sama osobiście bardzo lubię. Które, oglądać? Tak, oglądać. I takie kino mnie bardzo interesuje, ale faktycznie takich propozycji nie dostawałam dotychczas. I bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że ta rola jest niesamowitym prezentem od Andrzeja Żuławskiego, który dostałam, bo myślę, że nie wiem, czy ktoś o mnie by pomyślał, żeby mnie obsadzić w takiej roli, czy ktoś miałby na to odwagę, bo tak jak Ksawery ładnie mówi na konferencjach na temat tego filmu, że dla niego między innymi ten film jest wyzwoleniem spod figury ojca, to dla mnie na pewno ten film jest wyzwoleniem z szuflady pewnej aktorskiej, do której trafiłam, do której w ogóle aktorzy bardzo często trafiają. Wydaje mi się, że to nie, mój przypadek nie jest odosobniony i strasznie ciężko jest się potem z tych szuflad wydostać. Potrzeba szansy, potrzeba, żeby ktoś uwierzył i dał taki materiał. I tutaj myślę, że zaprocentowało moje spotkanie z Andrzejem Żuławskim ponad 10 lat temu, kiedy ja dopiero byłam świeżo upieczoną studentką Akademii Teatralnej. On mnie zaprosił na rozmowę. Był bardzo enigmatyczny, mówił o jakimś filmie, jakiś film miał powstać. Film nigdy nie powstał, po tamtym spotkaniu nic się nie wydarzyło, więc ja najzwyklej w świecie myślałam, że po prostu się nie spodobałam. A tu ci taki prezent w postaci telefonu Marty Kownackiej, czyli reżyserki castingu Mowy ptaków, która wtedy też była obecna na tamtym spotkaniu z Andrzejem Żuławskim, która mówi, ale wiesz, wtedy miałaś zagrać główną rolę w filmie Andrzeja Żuławskiego, ale ten film nie powstał. Andrzej wyjechał do Francji, zrobił Kosmos, potem zmarł, ale wiesz, Andrzej zostawił Ksaweremu taki scenariusz i jego życzeniem byłoby, żebyś zagrała w tym filmie. Mamy dla ciebie taką rolę, przyjmiesz. Więc ta rola też przyszła do mnie w takim momencie życia, że ja zostałam mamą, zrobiłam sobie roczną przerwę i tak się zastanawiałam w ogóle nad sensem i kierunkiem tej swojej kariery i czy w ogóle mam ochotę uprawiać ten zawód w takiej formie. Po prostu dojrzałam już do takiego momentu, że chcę też mieć na swoim gdzieś kącie role, które coś mówią, bo chcę mówić poprzez swoje role, bo jakby po to się też zostaje aktorem. I tutaj przychodzi taki prezent. Po tym filmie, po tej pracy z Ksawerem, który też jest niesamowity. Jego ojciec był niesamowity, przynajmniej dla mnie, był mistrzem i zawsze kochałam jego filmy i jego kino, a Ksawery ma swój indywidualny język, jest wydaje mi się innym twórcą, ale też bardzo ciekawym. No i co teraz, mam po tym filmie wielki problem, bo mi się chce robić tylko takie filmy. I tym sposobem Marta Żmuda-Trzebiatowska odpowiedziała na wszystkie moje pytania. Naprawdę? To tyle. Nie, proszę jeszcze zostać. Świetnie. Słucham jak zahipnotyzowana, bo teraz ukazała się też znakomita biografia Andrzeja Żuławskiego. Wiem, jeszcze jej nie mam. Wspaniała, ja ją już czytam. Zazdroszczę. Tak, i naprawdę rzeczywiście to jest tak, i też ten film jest na to dowodem, że kiedy ktoś się spotkał z Andrzejem Żuławskim na swojej drodze, to zawsze ma do opowiedzenia jakąś magiczną historię. On w ogóle reżyserował tutaj ten film, no właśnie. Wrażenie. On był cały czas przecież z nami. Bardzo ten film jest też nasycony nim, jego twórczością. Ale co to znaczy, że był z wami? Ja cały czas opowiadam, że jakby mnie w tym filmie nie ma dużo, prawda? To są dwie bardzo duże sceny. Jedno to jest master shot, czyli taka scena, może wytłumaczę, którą robimy w jednym ujęciu, więc to się wszystko musi udać. Musi się zgrać aktor z kamerą. No, wszystko musi się udać. My bardzo długo tę scenę robiliśmy, pół dnia. I była przerwa obiadowa, pamiętam, i tak odpoczywaliśmy sobie w tym obiekcie, w którym kręciliśmy. I tak siedzę na kanapie obok Ksawerego i sobie rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, o tym, co jeszcze mamy do zrobienia tego dnia.
Mówię, wiesz, tak mi brakuje puenty w ogóle w tej postaci. Mam wrażenie, że twój ojciec by chciał, żebym coś zrobiła takiego szalonego, takiego odpałowego, że brakuje trochę jeszcze tak w tej postaci wariactwa, że jeszcze bardziej bym chciała to podkręcić. I w pewnym momencie przychodzi mi taka myśl, mówię, Ksawery, a co ty na to, żeby ona tak, jak taki wieloryb z tym brzuchem, tak wskoczyła do tego basenu na plecy. Ksawery mówi, świetne, tak. Ksawery poszedł i ja tak sobie siedzę dalej na tej kanapie i mówię, matko, co ja zrobiłam? Ja nigdy tego w życiu nie robiłam. Nie skakałam do basenu na plecy. Skąd pani to w ogóle przyszło, nie? Taki szalony pomysł. To reżyser się, że to reżyser za kadru, za ziemi szepnął i jeszcze skocz do basenu. Tak, i wiedziałam, że już muszę teraz to zrobić, bo nie mogę się z tego wycofać i to jeszcze w jednym dublu i to musi się udać. Udało się i weszło do filmu. No właśnie, to pani napisała na Instagramie. Ten film na pewno podzieli widownię. Tak, bo wydaje mi się, że właśnie nie będzie letnich opinii. Cieszy mnie to, że mówicie, że się podoba albo nie podoba. Ja wolę tak, niż takie komentarze w stylu, no świetne kostiumy. Miły film. Dobra, fajne fryzury miałaś. Ładnie wyglądałaś. No. A co z tą urodą? Bo to nie jest tak trochę, że w Polsce uroda przeszkadza w graniu ról mocnych? No to jest pytanie właściwie do reżyserów, do tych, którzy obsadzają, czy to tak jest. No gdzieś na moim przykładzie, bo wszyscy mówią, że to jest zaskoczenie, że ja tak zagrałam. Ja to sobie wiem, że ja jak że pani mam mogła. Takie zakamarki i znałam swój potencjał, ale nie dostawałam takiego materiału. Pytanie dlaczego? Czy właśnie komuś ta zewnętrzność gdzieś przeszkadza, że lokuje cię w szufladzie komedia romantyczna, jakby nie umieszając, bo ja kocham komedie romantyczne, ja uwielbiam Julie Roberts i lubię czasami sobie usiąść klasycznie z popcornem. No tak, ale ona gra też dramatyczne role. Ale ona właśnie też dostaje szansę, czy tak jak Sandra Bullock, tak, też dokładnie. I to są też dziewczyny, które czasami dostaną malinę, a czasami dostaną właśnie jakąś najwyższą nagrodę i to jest fajne, wydaje mi się, i ta różnorodność, próba różnych gatunków. W Polsce jest trochę inaczej, ale dobra, walczmy z tym, ja będę z tym walczyć. No właśnie, czy ta rola zmieniła już pani teraz, bo przyszła w tym momencie, kiedy zadała sobie pani pytanie, co dalej, była jakby pewnego rodzaju odpowiedzią, to trudna droga, żeby tak pójść właśnie. Komedie romantyczne są też, umówmy się, no pewniakiem. Wszyscy na to pójdą, będą pieniądze, będzie sława. Ale chyba nie do końca mi o to w tym zawodzie chodzi, chodziło, bo jak wybierałam w ogóle ten zawód, to z pasji i miłości akurat do teatru, wtedy w ogóle nie było... Wszyscy aktorzy tak mówią. Ale ja już trochę mam lat, może nie wygląda, ale nie było wtedy tylu kolorowych pism na rynku, w ogóle nie było portali plotkarskich. To się wszystko zaczęło rodzić, jak ja stawiałam pierwsze kroki, pamiętam, w zawodzie. Więc mnie absolutnie nie interesowała sława, nie interesowało mnie zarabianie pieniędzy. Bardzo mnie interesowała praca, ciekawa praca z ciekawymi reżyserami na ciekawych materiałach. I w ogóle początki moje, pamiętam, drogi zawodowej takie były. Ja byłam zaproszona na przeróżne, bardzo ciekawe castingi. Być może moje różne też wybory zawodowe spowodowały, że do tej szuflady nie tylko mnie wrzucono, ale też może sama tam po prostu trafiłam. Więc ja bardzo dużo dostałam też na starcie, bo właściwie jeszcze jako studentka szkoły teatralnej jedna rola w serialu, druga i główna rola w filmie. To było takie, no nie sposób było wtedy z tego nie skorzystać, z tej szansy, bo byłam jeszcze osobą, która się chciała uczyć, ale teraz, kiedy przychodzi z wiekiem doświadczenie, postanowiłam po prostu zawrócić z tej drogi, tej łatwej. Bo to jest fajna, łatwa droga. No właśnie. I pójść trochę inną ścieżką. Więc jeszcze o tej roli i jeszcze o tym filmie, bo pani mówi, że to jest krótka scena, ale ona jest jedną z najbardziej znaczących, mocnych scen z tego filmu. Kiedy się go ogląda, to jest taka rzecz, która zostaje na pewno. Też... no też dlatego, że jest o kobiecie. I to jakaś niezwykła postać, żona dyrektora banku, hiperbogata, hiperznudzona, oszalała. Nie wiadomo, czy z powodu stanu, który troszeczkę też zmienia świadomość, czyli zaawansowanej ciąży, czy z powodu jakiegoś po prostu trafienia właśnie w złe miejsce w życiu.
Ona się zachowa, jakby była na dopalaczach. Mhm. A co to jest za osoba, pani słowami? Dla mnie ona jest totalnie pozbawiona empatii, jakiegoś takiego człowieczeństwa, bardzo zwierzęca. W ogóle marzyłam, żeby dotknąć czegoś z filmów Andrzeja Żuławskiego i z tych bohaterek, które w jego filmach występowały. I bardzo chciałam, żeby ta rola była właśnie taka, może czasami nawet brzydka, dzika. Właściwie ja pamiętam, że ja się tak na starcie wkręciłam, że ja nie pamiętam, co się działo już na planie, ale jak to mówiła ekipa, takim slangiem, że odpaliłam wrotki i już tak i się w to zgłębiłam. Więc to, co zobaczyłam na ekranie, trochę mnie zaskoczyło, ale miałam takie pierwszy raz, jak 15 lat pracuję, poczucie, okej, tak, wszystko się zgadza. Jakby nie zwracałam uwagi na to, jak, czy dobrze, czy źle, tylko tak, to siedzi w tym całym filmie, w tym obrazie. Największym komplementem dla mnie po projekcji na Horyzontach we Wrocławiu, gdzie ten film zobaczyłam też po raz pierwszy. Było to, jak podszedł do mnie Mateusz Żuławski, czyli brat Andrzeja Żuławskiego, i powiedział, że Andrzej byłby cholernie dumny, że to było szalenie żuławskie. Ten komplement będę nosić w sercu do końca już swoich dni, bo jakby o to mi głównie chodziło. Wie pani, ja się nawet zastanawiałam, ponieważ wszyscy wiemy, że ten film jest pełen cytatów z jego filmów. Nawet jeśli ktoś ich nie zna, to też wie, że i nawet mi się wydaje więcej, że Ksawery Żuławski trochę odpuścił ze swojego kina, żeby zrobić miejsce ojcu, prawda? I ja mam wrażenie nawet, że pani jest jednym z cytatów, bo Izabela Gianni w Opętaniu, czy Sophie Marceau, że to są właśnie te piękne kobiety wyprowadzone z równowagi, to mało powiedziane. Tak, takie właśnie na dopalaczach. No właśnie, w jakimś kompletnym szaleństwie i trochę mistycznym, i trochę cielesnym. Tak. Jedna była... Jest pani cytatem z filmu Żuławskiego? Ksawery mówił mi mniej więcej, którymi kobietami z życia Żuławskiego jestem w tym momencie. Ale może pani to powiedzieć? Moją słodką tajemnicą, ale myślę, że inteligentny widz to bardzo dobrze czyta. Nawet w jednej z recenzji, którą gdzieś tam widziałam, jeden recenzent to bardzo ładnie odkrył. Ale pamiętam, że mnie szalenie zaskoczyła jedna z opinii tych naszych młodych aktorów, którzy grają w tych scenach w klasie, kiedy Marta Kownacka, czyli reżyser castingu, zapytała ich, a co ty najbardziej zapamiętałeś z tego filmu, co tobie się najbardziej podobało? Jeden z tych młodych aktorów mówi, no mnie te sceny w tym domu z tą ciężarną. On mówi, ojej, a dlaczego? On mówi, no bo tak sobie uświadomiłem, że to macierzyństwo to może nie jest takie szczęście wcale. I to też było fajne, bo to jest to, znaczy cieszę się, że tak to ktoś przeczytał, bo też chcieliśmy w tej roli przenosić to, co Andrzej Żuławski myślał na temat kobiet w tym błogosławionym stanie kobiet aktore. To można znaleźć te ślady i tropy jego właśnie tych myśli w wywiadach, w wywiadzie Rzece, między innymi dla Krytyki Politycznej, tak, która powstała. On się trochę bał kobiet w ciąży, bał się tego nowego życia powstającego, bał się porodu, uważał, że jeszcze kobieta aktorka ma w ciąży taki problem, że z jednej strony cieszy się, tak wspaniale będzie dzidzia, małe dziecko, nowe życie, ale z drugiej strony boi się i jest cała wkurzona tym, że coś może stracić w życiu przez to. Urodę, rolę, miejsce swoje w jakimś tam szerszym planie, więc to też spróbowaliśmy do tej roli włożyć. Mówię, mało może materiału, bardzo dużo chcieliśmy rzeczy przemycić, ale chyba to wszystko się czyta. Powiedziała pani, że pierwszy raz zobaczyła ten film na festiwalu Nowe Horyzonty. Ja jestem bardzo ciekawa pani emocji, kiedy pani zobaczyła siebie na ekranie, bo ludzie, my jak oglądamy to rzeczywiście, a pani? Takie miałam właśnie wrażenie, że fajnie, że sięgnęłam do takich zakamarków nieznanych szerszej publiczności. Ale miałam ogromny spokój, że wszystko się zgadza. I pierwszy raz w życiu ja jestem bardzo krytyczna wobec siebie osobą, ale miałam takie poczucie, to jest dobre. To jest dobre. A emocje? Tak, takie to miało być. Film w ogóle totalnie mnie poruszył. Ja się szalenie wzruszyłam na scenie, kiedy wchodzimy do domu Gustawa i jesteśmy w pokoju pracy Gustawa, czyli
Andrzeja Żławskiego, gdzie jeszcze jest ten powiew firanki, gdzie czuje się jego duszę, ducha, że on tu przed chwilą był, tak jakby odłożył pióro i wyszedł. Zatkała mnie ta scena i zatkała mnie też ta scena, gdzie Gustaw wita się z Marianem, czyli ojciec z synem, i tak nie potrafią się ani przytulić, ani tak to powitanie jest takie szorstkie. Nawet jak teraz o tym mówię, to stają mi gdzieś łzy w oczach, bo dla mnie ten film, oprócz tego wszystkiego, co już zostało powiedziane, że jest na temat Polski i tego, w jakiej jesteśmy kondycji w tej chwili, i tych wszystkie nastroje społeczne, dokąd one nas prowadzą, zaprowadziły, dla mnie ten film jest piękną próbą ostatniej rozmowy ojca z synem. I to jest w scenariuszu dla mnie totalnie liryczne, piękne, wzruszające. I to jest takie ich ostatnie spotkanie. I fajnie, że Ksawery ma takie narzędzie, że jego taty już nie ma. A on może jeszcze w ten sposób się z nim spotkać, pogadać, rozliczyć, załatwić swoje sprawy. A ta historia już tak fizycznie... No to było ciężkie do zagrania, kobieta z dużym brzuchem, bo wie pani, my też czujemy z tej sceny potworne cierpienie. No i super, bo ona jest w klatce, w uwięzieniu, tak, ten dom, brzuch jest też uwięzieniem, ten dom jest więzieniem. Ten stan, w pewnym sensie też. Ja mówię, ta rola do mnie przyszła w momencie, telefon zadzwonił, kiedy ja miałam 3-miesięczne dziecko, ja byłam super szczęśliwa, no a tutaj miałam trochę inne emocje do zagrania. Tak. Ale dokładnie pamiętałam ten stan z końcówki ciąży, gdzie ja w ogóle całą ciążę przechodziłam super i lubiłam być w ciąży. Wiem, że niektóre kobiety nie lubią, ale ten ostatni moment, miesiąc był taki już ciężki, już naprawdę to ciało zaczęło sprawiać dyskomfort pewien i bardzo chciałam ten dyskomfort tam przemycić. Pomagało mi jeszcze to, że ja karmiłam moje dziecko piersią cały czas, bo ja na plan wyszłam, jak synek miał 8 miesięcy, ja karmiłam rok i miesiąc synka piersią, więc to mi też ten dyskomfort fizyczny bardzo mi pomagał w tej roli i bardzo z niego korzystałam. Co dalej? Dalej. No dalej, nie wiem, jeżeli Ksawery robi filmy co 10 lat, to dopiero za 10 lat. O, aż tak. No nie, żartuję, to są żarty. Jestem bardzo rozważna w tej chwili. Przychodzą różne propozycje, a czytam, kilka rzeczy już odmówiłam. Wolę nie zrobić filmu, niż zrobić teraz film jakiś byle jaki, bo po tej roli mam taki ogromny apetyt na więcej, na takie role, którymi coś będę mogła Państwu powiedzieć. Przyszło mi do głowy, że ta rola była trochę takim Pani aktorskim skokiem do basenu. Tak, na główkę. Dzięki ogromne. Dziękuję i bardzo. Zapraszamy do kin wkrótce. Bardzo. Mowa ptaków. Do zobaczenia. Dzięki.